Życie jest piękne. Od najlepszego dnia aż po ten najgorszy. To pozostaje prawdą. Matka Elwira przeżyła swoje życie całkowicie dla innych i nauczyła nas, żebyśmy także my żyli w ten sposób. Widzimy owoce tego wszystkiego, co ona w nas zasiała. Ziarna, które wykiełkowały, wzrosły i zakwitły na całym świecie. Dla wielu z nas to zaczyna się w codziennym życiu, we wspólnocie, wybierając miłość i widząc, jak to się rozszerza. Życie wspólnotowe. Zbudziłem się późno. W kuchni był bałagan. Nie dam rady tego skończyć. Zatrzymaj się. Musisz to robić z miłością. Dzień dobry, bracia. Dzień brody, włosów. Idziemy do kaplicy. Nie mogę się doczekać śniadania. Ciao, ciao. Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Oh man, I should serve these guys first. Powinienem najpierw im usłużyć. Cześć Peter, przyjacielu, jak się masz dzisiaj rano? Wszystko bene? Chcesz syropu? Tak. Gavin jest w dobrym humorze. Co się dzieje? Odzi dzisiaj pracuję z Nickiem. Zabawimy się. O, cześć Nick, chodź, idziemy. Dlaczego tutaj siedzisz podczas pracy? Idziemy kopać. Cześć bracia, dobrego obiadu, dziękujemy. Dziś rano ciężko pracowałem, ale znowu powinienem usługiwać. Od jakiegoś czasu tego nie robię. Muszę przestać myśleć o przeszłości. Lukas jest tu ze mną. Kto wie, jak poszedł jego dzień. Cześć, bracie. Wszystko dobrze? Tak, tak, w porządku. Jak poszła dzisiaj adoracja? Adoracja poszła dobrze. Było dużo pokoju we mnie, spokoju. Cześć, jak się czujesz? Wszystko dobrze. Tyle, że miałem dzisiaj taką sytuację wcześniej z Luke. Nadal jestem smutny z tego powodu, ale będzie lepiej. Wybaczcie. Jestem szczęśliwy, że Sean się do mnie zbliżył. Potrzebowałem przyjaciela. To było dla mnie trudne. Całe szczęście, że Garson pomógł mi. Jest mi trudno. Wiesz, w szkole miałem problemy z innymi chłopakami, wyśmiewali się ze mnie podczas zajęć sportowych. Zupełnie mnie to nie bawiło. Bardzo doceniłem to, że mi pomogłeś. Chcę ci podziękować. Dzisiaj walczę, ale z waszą pomocą jestem w stanie pójść dalej. Dziękuję. Cześć, Nick. Wszystko dobrze? Tak, dobrze. Jesteś pewien? Zdaje się, że jest coś nie tak.
ze mną możesz o tym porozmawiać. Okej. Okay. Prawdę mówiąc, jest mi trudno. Myślę o mojej córce. I boli mnie to, ponieważ bardzo mi jej brakuje w tej chwili. Rozumiem cię. Także mi brakuje mojej córki. To, co robię w trudnych momentach, to idę do kaplicy, aby się pomodlić. I to mi pomaga. Chcesz spróbować? Tak, myślę, że to dobry pomysł. Idziemy. I tak właśnie jest, że to dobro, którego nauczyliśmy się we wspólnocie, nadal trwa, zwłaszcza w naszych rodzinach. Ci, którzy zrobili drogę dla samych siebie i ci, którzy robili drogę dla ich najbliższych, przenoszą te nauczania do swojego życia codziennego. Wiesz, ja siadałam w sali świadectw w Medjugorje, słuchając i myśląc o rany, ci młodzi przeżyli to wszystko, mają tak niewiele, a mają tyle niezwykłej radości. I myślę, że to konkretne życie wiarą, które nam zaproponowali. Ta wiara to coś więcej niż tylko słowa, czy czytanie Biblii, czy cokolwiek innego. To działanie, to stawało się życiem. Jej sposób, w który pomagała nam żyć dzień po dniu, to, co jest ważne, to tu i teraz. Jeżeli chcesz szukać świetlanej przyszłości, świetlanego jutra, musisz żyć dzisiaj inaczej. Inaczej nie ma to fundamentów. Myślę, że to wpływa bardzo na naszą rodzinę. Dorastając, ta lekcja jest taka wielka w naszym życiu. To jest tak jak z naszymi dziećmi. Jeśli puścimy nasze dzieci, jeśli dajemy im wszystko to, co chcą, ponieważ je kochamy i nie chcemy, aby cierpiały, to nie przygotowujemy ich do życia. Nie przygotowujemy ich na trudności, które życie przyniesie. I wiele razy będąc mamą dla innych moich dzieci, będąc mamą dla Becky, zostawiłam im tą niedobrą wolność. Pozwoliłam im, aby upadli, będąc potem u ich boku i rozmawiając z nimi o tym. Ale wiesz, ta wolność, w której bijesz głową w mur, potrzebuje też takiego wyczucia, kiedy trzeba na to pozwolić. Ale jedyna rzecz piękna, która wraca mi do głowy, to pozwól im, aby stali się mocni. Pozwól, aby cierpienie ich umocniło, zbudowało. Nasze misje są konkretnym przykładem, jak pięknie może być życie. W Liberii jasne jest, że codziennie życie składa się ze służenia i kochania w każdym momencie. To nie jest łatwe, wymaga poświęcenia i aby przytulić krzyż. Ale możesz zdać sobie sprawę, jak owocne są te momenty i że trudności pokazują prawdziwą i trwałą radość. Mogę powiedzieć, że lata spędzone w Liberii to były lata największego poświęcenia, najtrudniejsze, czasem bardzo bolesne, fizycznie i emocjonalnie wymagające, chyba najbardziej w całym moim życiu. Ale mimo to były to najlepsze lata, najszczęśliwsze. Te, o których opowiadam prawie każdego dnia, to są te, które chcielibyśmy, aby wróciły i których bardzo nam brakuje. Tak, te dzieci, sposób, w jaki dotknęły naszych serc, trwały wpływ, jaki wywarły, najpierw na mnie, a później na naszą parę. To było to coś dużo więcej niż jakiekolwiek zmarnowane 3 lata życia. Są tak biedniejsi od nas, ale byli tak szczęśliwsi od nas. To było zadziwiające. A ja nie dawałem rady, trudno mi było to zrozumieć. I widząc te rodziny, które jadły tylko raz dziennie i które musiały wszędzie przemieszczać się na pieszo, odkrywałem, że im bardziej wchodziłem w tę mentalność, tym bardziej byłem szczęśliwy. Umiałem lepiej zobaczyć miłość Boga poprzez to doświadczenie. Miłość to język, którego matka Elwira próbowała nas wszystkich nauczyć. Kochać siebie nawzajem, bezwarunkowo, tak jak Jezus i Bóg nas ukochali.
Dziś widzę, żyjąc w rodzinie, znaczenie i piękno, jakie przynoszą te rzeczy, nawet jeśli wydaje się zwykłymi, prostymi gestami. Wiecie, jakie jest nauczanie matki Elwiry? Robić dobrze małe rzeczy i wkładać miłość w to, co robisz. Życie jest tak piękne od początku do końca. Każde życie ma swoją wartość i godność. Czegoś nas uczy. Matka Elwira to dobrze wiedziała i dzisiaj ona jest żyjącym przykładem życia, które nadal kocha i służy. Tylko w inny sposób. W każdej chwili potrzebujemy kochać konkretnie, ciężko pracować i żyć w prawdzie. Musimy pamiętać, aby być wdzięczni za wszystko, włącznie z naszym cierpieniem. Przeżywaj twoje życie jako dar dla innych. I tak siejesz i przynosisz owoc. Podwinęłam rękawy, aby kochać, kochać, kochać i służyć. Życie jest piękne. Allora, grazie, grazie cari fratelli e sorelle della Florida. Vediamo se sono in collegamento con noi. Zobaczymy, czy są w połączeniu z nami. Tak, oto oni. Eccoli qua. Allora, c'è qualcuno che parla in italiano? Jest ktoś, kto mówi po włosku? Lorenzo, dicono, c'è Lorenzo mówi. Mówią, że jest Lorenzo, który mówi po włosku. Jak się czujecie? Dobrze, dobrze. Opowiedzcie nam, jak poszło z tym filmem, przygotowanie go, opowiadanie także, oglądałem teraz film i dla nas, którzy żyjemy we wspólnocie, być może jest łatwiej opowiedzieć to, zrozumieć się, ale kto nie żyje konkretnie we wspólnocie, to otwieranie się, to opowiadanie dynamiki życia we wspólnocie być może nie jest dla niego łatwe. Opowiedzcie nam trochę o tym. Chcieliśmy pokazać, że my możemy dać coś dniu drugiego człowieka. Na początku widzimy chłopaka, który gotuje śniadanie. On był, postanowił rano pomodlić się, aby budzić braci z wiarą. Widzimy, jak on, jak otrzymując on dar, budzi innych z radością. Taki efekt motyla jakby, że radość przenosi się z brata na brata. W wideo zrozumiałem, że w niektórych
widzę, że brakuje mi tej, brakowało mi tej radości wkładania. I ten film pomógł mi zrealizować, że mogę być bardziej zadowolony i zanieść radość także innym. Dziękujemy. Więc jest jeszcze kolejne pytanie. Czujecie się nowym nasieniem? Jesteście także tym nasieniem, które kiełkuje tymi nowymi kiełkami. Mówicie o radości, o tym, żeby przekazywać radość. Czujecie się tak? Absolutnie. Oczywiście. Całkiem dobrze. Dzięki Bogu. Przed wspólnotą. Wiele razy jest łatwo zatracić się w własnych emocjach. I trudno jest iść za tym co masz w głowie i oddzielić to od tego, co masz zrobić. I właśnie ten film dla mnie był taką wielką radością, decyzją i pełne takiej radości, decyzji. Żeby wyjść z własnej skóry, z naszego egoizmu. I właśnie dzięki temu filmowi możemy pokazać nowym osobom albo młodym chłopakom ze wspólnoty, że możesz zanieść radość wokół ciebie, albo zwyczajnie zrobić jakąś małą rzecz i druga osoba będzie zadowolona. Dziękujemy i brawa dla was. Brawa dla chłopaków z Florydy. Dziękujemy, bo nam pokazaliście w sposób konkretny, prosty, nie tylko życie, ale wspólnotę. Że za tym z tyłu jest walka, codzienna walka, są sytuacje, są jakieś konflikty, jest ktoś, kto cierpi bardziej, ktoś, kto cierpi mniej, ale jest zawsze ktoś, kto wyciąga rękę do ciebie i ci pomaga, i pomaga jeden drugiemu. I to jest właśnie, pokazaliście właśnie to bardzo dobrze, to co się zdarza, wydarza każdego ranka, w każdym dniu, w każdym domu, zwłaszcza w domach żeńskich. Więc dzięki wielkie.